dlatego że są ferie. Za tydzień będzie jeszcze adoracja. Natomiast za dwa tygodnie nie będzie, bo my wyjeżdżamy z dziećmi tutaj z parafii na zimowisko z Księgniackiem. Nie będzie, przez ten jeden dzień nie będzie, czyli za tydzień będzie, za dwa tygodnie zrobimy sobie przerwę, a za trzy tygodnie już mam. Cieszyć się.
miłość naukowców odsłania coraz bardziej całościowy i zaskakujący charakter kosmosu. I oby również drżał z trwogi wobec ciszy międzygwiezdnych przestrzeni. I oby drżał z podziwu wobec myśli, że ten, przez którego i dla którego zostało stworzone wszystko, co istnieje, jest tutaj ze mną, pokornie ukryty, ale dany bez reszty w chlebie życia. Ewangelii świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im:
jesteście i nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste i mówił dalej. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złości, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że zbyt często doszukujemy się do rosnącego nam niebezpieczeństwa na zewnątrz, poza nami. Niełatwo przyznać, że zło, które czynię, jest moją własną winą. Jest to jednak jedyny sposób, by naprawdę doświadczyć ojcowskiej dobroci Boga i spotkać się z Jego przebaczającą miłością. Jezu, prosimy Cię, umocnij nas wewnętrznie, abyśmy potrafili rozpoznać dobro i zło i umieli podejmować właściwe decyzje.
Modlę się, Boże, żarliwie. Modlę się, Boże, serdecznie. Za krzywdę upokorzonych. Za drżenie oczekujących. Za wieczny niepowrót zmarłych. Zakonających bezsilność. Za smutek niezrozumianych. Za beznadziejnie proszących. Za obrażanych, wyśmianych. Za głupich, złych i maluczkich. Za tych, co biegną z dyszami do najbliższego doktora. Za tych, co z miasta wracają z bijącym sercem do domu. Za potrąconych grubiańsko. Za wygwizdany teatrze. Za nudnych, brzydkich, niezdarnych. Za słabych, bitych, gnębionych. Za tych, co usnąć nie mogą. Za tych, co śmierci się boją. Za oczekujących w aptekach i za spóźnionych na pociąg. Modlę się za wszystkich mieszkańców świata. Modlę się, Boże, serdecznie. Modlę się, Boże, żarliwie. Thank you.
odziany w majestat piękno, światło okryte jak płaszczem. Wszystko oczekuje Ciebie, byś dał im pokarm w swym czasie. Gdy ich dajesz, zbierają. Gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twoim dobrem. A gdy odbierasz im oddech, martwieją i w prosi obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Yeah.
Prosimy Cię, Panie, o światło Ducha Świętego dla naszych dzieci i wnuków. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Panie, o duchu jedności naszej wspólnoty. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Proszę Panie, łaski udzielenia z wody serca Tomasza. Proszę Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, w intencji katolickich mediów. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiona Ty przez Boże.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do
Thank you.